Dobry dzionek. Jestem Żonny Przygód i to nie jest mój najtrudniejszy film. Mimo tego, że kanarek się odzywa i hałasuje i przeszkadza. Nie, to nie jest mój najtrudniejszy film. To jest film wprowadzenie do mojego najtrudniejszego filmu, który pojawi się w piątek o 17:00 na tym kanale. I kiedy mówię mój najtrudniejszy film, to na Instagramie, w relacjach na Instagramie, właśnie tak go nazwałem, moim najtrudniejszym filmem. I już po nagraniu go muszę stwierdzić, że chyba podtrzymuję. Choć tak naprawdę to okaże się dopiero, kiedy go opublikuję i kiedy zobaczę waszą reakcję na właśnie ten materiał. Dopiero po zobaczeniu tej reakcji zobaczę, czy mi się udało. Bo najtrudniejsze w tym filmie jest właśnie to, aby mi się udało zrobić go tak, żeby nikt nie miał pretensji. Dlaczego? Dlatego, że dotyczy on drażliwego tematu, tematu tabu. Tematu, który dla bardzo wielu osób będzie tematem tabu, dla większości osób myślę. I oczywiście to wciąż będzie opuszczone miejsce, to wciąż będzie eksploracja, urbex tak zwany i opuszczone miejsca po prostu. Natomiast będzie to miejsce opuszczone nie tak dawno temu, bo kilka lat temu chyba, jakieś 10, coś koło tego, w którym ona się różni od innych opuszczonych miejsc, które zwiedzałem do tej pory tym, przede wszystkim, że nie jest to obiekt, co do którego albo nie znamy właściciela, albo jedynie zgadujemy historię miejsca i tym podobne. Nie, to jest miejsce, w którym wydarzyła się jedna bardzo konkretna historia, prawdopodobnie wam znana, tobie znana. Prawdopodobnie kiedyś o niej słyszałeś, może po prostu nie pamiętasz, bo słyszało o niej bardzo dużo ludzi. Wydaje mi się, że większość Europy słyszała o tej historii. I historia ta dotyczy dwóch osób. I teraz robi się jeszcze gorzej, ponieważ jedna z tych dwóch osób wciąż żyje. Także jest jeszcze bardziej, nie niebezpiecznie, ale po prostu ryzykownie, jeżeli chodzi o to, żeby nikt się na ten film nie obraził i nikt się nie poczuł urażony. Dlatego tak z tym walczę w montażu teraz. Wcześniej walczyłem na miejscu, teraz walczę w montażu i dlatego przepraszam za moje włosy, za moją opuchniętą twarz, wory pod oczami i tak dalej, ale po prostu siedzę przy kompie 24 na dobę i montuję, aby to wszystko wyszło jak powinno. Montuję również, żeby to wyszło po prostu ładnie, ponieważ uważam, że będzie to jeden z lepszych i ważniejszych moich filmów, dlatego staram się wyprodukować go w jak najbardziej profesjonalny sposób. Trochę się z tego robi program dokumentalny, natomiast nie obawiajcie się, to wciąż jest eksploracja, podkreślam. To jest jak najbardziej eksploracja i to eksploracja miejsca, jakiego na polskim YouTubie jeszcze nie było. Na polskim eksploracyjnym YouTubie. To wam mogę zagwarantować. Tutaj nie rzucam słów na wiatr, na pewno. Mam nadzieję, że po prostu przyjdziecie w piątek to zobaczyć. I dlaczego robię ten film teraz, tutaj? Po pierwsze dlatego, że zapytałem na Instagramie, czy chcecie taki film wprowadzenie i z ankiety wynikło, że stanowczo chcecie, ponieważ chyba 1500 osób zagłosowało na tak, a jakieś 130 na nie. Chyba tego nie zeskrinowałem. Natomiast tak, chcieliście ten film, więc go robię. I robię go też z własnej potrzeby, dlatego, że obawiam się, jak przyjmiecie ten film. Bo on może zostać przyjęty źle. Może nie źle, ale niewłaściwie. Po prostu chciałbym, żebyście podeszli do niego w piątek z właściwym nastawieniem. To znaczy, nie nastawiajcie się na szaleństwo, zabawę, ucieczki przed ochroną i tym podobne akcje. Bardziej nastawiajcie się na trochę myślenia, trochę poznawania historii i trochę próby zrozumienia drugiego człowieka. Ciężko go będzie zrozumieć, od razu mówię, natomiast postaram się jakoś o to zadbać, żeby ten film nie był taki jednostronny. Oj, będzie ciężko. Będzie trudno. Mam nadzieję, że mi się uda. Co ja jeszcze miałem powiedzieć? Miałem powiedzieć, że... Przepraszam, że siorbię i że siedzę z tym kubkiem, jak nie wiem. Nieważne. Chciałem powiedzieć, że na filmie nie będzie ograniczeń wiekowych. Nie będzie w nim również scen jakichś drastycznych czy niewłaściwych generalnie dla młodszej widowni.
Jedyna kwestia, która była tutaj kontrowersyjna w tym aspekcie, to to, że będzie on dotyczył historii, która może być trochę niewłaściwa dla niektórych osób, dla bardziej wrażliwych osób. Natomiast nie chciałbym odcinać od tego materiału, nad którym bardzo się staram, żeby po prostu dobrze wyszedł, nie chciałbym odcinać mojej młodszej widowni od niego, ponieważ uważam, że osoby poniżej 18 roku życia wciąż mogą być dojrzałe, wciąż mogą być gotowe na taki przekaz. Natomiast, jeżeli jesteś osobą wrażliwą, jeżeli jesteś osobą, która do takich bardziej drastycznych i nieprzyjemnych tematów podchodzi, źle po prostu na nie reaguje, to ostrzegam z góry i sugeruję, że może powinnaś odpuścić sobie oglądanie tego materiału właśnie z tego powodu, że będzie on dotyczył takiej kwestii tabu, kwestii, która niektóre osoby może naprawdę zgorszyć albo poruszyć. Tak, to chciałem zastrzec. Natomiast no, nie będę nakładał ograniczenia wiekowego, taką podjąłem decyzję. Nie wydaje mi się, żeby ono było po prostu tutaj potrzebne i należyte. Ten film jest dość mocno w klimacie dokumentalnym, także tutaj nie pojawiają się po prostu jakieś niewłaściwe treści, obrazy i tym podobne. Jest po prostu trochę drastycznej historii opowiadanej przeze mnie. Szczególnie biorąc pod uwagę to, że nagrywam to w miejscu, w którym wydarzyła się ta historia. Zrobiłem porządny research, także tego się nie obawiajcie. Jadąc do Niemiec, mówiłem już, że w Niemczech znajduje się to miejsce. Przepraszam, tak mówię, w Niemcach. W każdym miejscu znajduje się w Niemczech. Ja tam pojechałem odwiedzić 5 różnych miejsc. 2 mi się nie udały niestety, więc mamy 3 filmy z Niemiec. Pierwszy pojawił się ostatni piątek, Opuszczone krematorium. Ten film zresztą też mi się bardzo podoba, był trochę taki bardzo wrażliwy i bardzo dziękuję, że przyjęliście go pozytywnie. Oczywiście było trochę negatywnych komentarzy, natomiast większość osób zareagowała bardzo dobrze i miło. Byłem pozytywnie zaskoczony, że po prostu nie wyśmialiście mnie, że robię z siebie jakiegoś wrażliwca. Może trochę za bardzo robiłem z ciebie wrażliwca, natomiast, no nie wiem, taka próba, powiedzmy. Cieszę się, że się wam podobało. Ten film teraz w piątek będzie miał trochę inny charakter. Będzie to bardziej podejście dokumentalne i poważne niż takie właśnie płaczliwe i wrażliwe. Jeszcze kolejny piątek będzie jeszcze kolejny film, który nagrałem w Niemczech. I on z kolei będzie nagrany już POV, czyli będzie no więcej akcji, łażenia i tym podobnych rzeczy. I w ogóle wszystkie te 3 obiekty, które odwiedziłem w Niemczech, wydają mi się rzeczywiście wyjątkowe. Każdy z nich. Ten pierwszy ze względu na to, czym jest, czyli krematorium. Ten drugi ze względu na to, że wygląda na tą historię, którą właśnie wam opowiem w piątek. I ten trzeci ze względu na to, że po prostu jest wielki i świetnie zachowany. Tak, więc każdy ma swoją osobną charakterystykę. Na wyjazd do Niemiec wydałem chyba ze 2000 zł i tak, to 4 dni, coś koło tego. Jestem bardzo wdzięczny, chciałem podziękować osobom z Patronite'a, osobom, które mnie wspierają pieniężnie. Link znajduje się w opisie. Gdyby ktoś chciał do tych osób dołączyć, bardzo wam dziękuję za to, że mnie wspieracie, bo dzięki temu jestem w stanie realizować właśnie takie filmy za granicą, takie filmy, które wymagają większego nakładu finansowego. 2 z tych filmów, ten z zeszłego piątku oraz ten w ten piątek, o którym jest ten materiał, są nagrywane również nową kamerą, czyli Sony A7 III. Przepraszam, że trochę się pogubiłem z ISO i po prostu ustawiłem je zbyt wysokie, czyli w poprzednim odcinku chyba 4000, a w kolejnym, ten, który ukaże się w piątek, 3200. Dla tej kamery to niby nie powinien być problem, ale wciąż to są technikalia. Nie będę wnikał dalej, bo nikogo to nie interesuje, a większość osób pewnie nie wie nawet o czym mówię. Chodzi generalnie o to, że trochę skopałem ustawienia i będzie nieco gorsza jakość. Natomiast wciąż lepsza niż ze starej kamery. Mam nadzieję. I mam nadzieję, że wam się spodoba, bo wkładam sporo pracy w ten piątkowy film. To był główny powód mojego wyjazdu do Niemiec. Zresztą, żeby w ogóle dotrzeć w to miejsce, z którego ten film pochodzi, to ja zamieszkałem sobie w miejscowości, w hotelu, która znajdowała się 4 godziny pieszo od tego obiektu, ponieważ stwierdziłem, że w sumie mogę tam dojść pieszo 4 godziny. Co 4 godziny powiedziałem wcześniej? 4 godziny w każdym razie, górskiego terenu.
co z tego, że w ogóle, że można tam dojechać jakimś busem czy pociągiem bliżej po prostu i dojść tylko godzinkę? Nie, trzeba było pchać 4 godziny, jeszcze skorzystałem z map Google'a, bo nie miałem takich zwykłych papierowych, przez co poprowadziły mnie one jakimś drogą, która nie istniała w ogóle od kilku dobrych lat, przez co się przedzierałem przez las po prostu przez 2 godziny. Świetna zabawa, bardzo polecam. Swoją drogą... No nie, ktoś do mnie dzwoni. Będę musiał kończyć. Przepraszam tą osobę, która dzwoni, że nie odbiorę w tym momencie. Chodzi o to, że... Przy czym ja byłem? Nieważne, po prostu przedzierałem się długo przez las, także jeżeli już na początku odcinka będę brudny i zmęczony, to wynika z tego, że po prostu przedzierałem się przez las. I stanowczo za dużo razy powtórzyłem już, że przedzierałem się przez las, dlatego... Po prostu co? Mam nadzieję, że wbijecie tutaj w piątek o 17:00 z właściwym nastawieniem, z nieco bardziej poważnym nastawieniem, przygotowani do chłonięcia nieco bardziej wymagających powagi treści. Kanarek ćwierka jak poćwierkany. Ja nie wiem już o czym mówić. Mam nadzieję, że wspomniałem o wszystkim, o czym chciałem wspomnieć. Przygotujcie się po prostu. Będziecie potrzebowali nieco więcej poważnego nastawienia. Trochę jakbyście oglądali jakiś film dokumentalny, a nie taki ten filmik na YouTubie, gdzie rzucam żartami na prawo i lewo, bo żartów tam będzie naprawdę niewiele, jeżeli w ogóle jakieś. Natomiast też będzie dobrze. Myślę, że na pewno jeden z lepszych moich filmów, czy najtrudniejszy, to się okaże po publikacji, czy udało mi się tak wylawirować, to jest poprawne określenie, żeby nikt nie miał pretensji. Dobra, ten kanarek, będę musiał coś z nim zrobić, bo on pewnie wam przeszkadza. Dobra, to mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku, w piątek o 17:00. Być może najlepszym odcinku, jaki kiedykolwiek zrobiłem. Co bym zrobił bez yerby? Przecież ja bym nie wytrwał. Przy tym montażu tyle czasu. Zasnąłbym gdzieś po drodze.